Lind zmienia się w błyskawicznym tempie, tak jak zmienia turystów, którzy tu przyjeżdżają, a wystarczą zaledwie 2 godziny jazdy samochodem z Wiednia. Tutaj jest moc atrakcji. Z jednej strony klasyka i stare miasto z kolumną murową i barokową zabudową kamienic, a z drugiej strony skok w przyszłość i Ars Electronica Center. To jest takie centrum nauki Kopernik, tylko w wersji austriackiej, a właściwie górnoaustriackiej, bo tak nazywa się ten land. Możemy zanurzyć się w odmęty trzeciego wymiaru, jak również podróżować po całym świecie, wybrać się z wycieczką na słońce. Bardzo dużo jest tych rzeczy, ale istotą jest to, że nauka łączy się tutaj z zabawą na 6,5 tysiąca m². Dla miłośników muzyki dobrym rozwiązaniem jest Bruckner House, bo może akurat trafimy na odtworzenie symfonii tego słynnego austriackiego kompozytora, który skomponował ich aż 9. Natomiast jeżeli ktoś woli malarstwo, proszę bardzo. Muzeum Lentos i kolekcja prac, m.in. Egona Schiele czy Oskara Kokoszki albo Gustawa Klimta. Natomiast dla miłośników naprawdę mocnych wrażeń chyba dobrym rozwiązaniem będzie Stahlwelt. To jest na przedmieściach miasta, jakieś 10 minut jazdy samochodem. No i historia tego, jak kiedyś ze stalą było i jak teraz ta stal hartowała się i hartuje. A na deser tego wszystkiego Linzer Torte, czyli przysmak tutejszy, którego receptura jest od kilkuset lat niezmieniona. Troszeczkę wygląda jak nasz mazurek, natomiast istotą jest to, że jest przekładany musem z czerwonej porzeczki. Jak smakuje Linz i Linzer Torte? Wyśmienicie.